Nazywam się Gaspare Mutolo. Jestem Sycylijczykiem. Oficjalnie odchodzę z Cosa Nostry, do której należałem jako członek klanu Partanna Mondello, któremu przewodził Saro Riccobono. Wychowano mnie na żołnierza mafii, a żołnierz musi się słuchać. Nigdy nie zabijałem dla własnych interesów. Gaspare Mutolo przyznał się do 22 morderstw. Większość z nich popełnił przez uduszenie. Dzięki współpracy z wymiarem sprawiedliwości dzisiaj jest wolnym człowiekiem. Nigdy nie mów nikomu spoza rodziny, co myślisz naprawdę. Znacie to? Jasne, że tak. Ciężko jest znaleźć kogoś, kto nie czytałby lub nie oglądał Ojca Chrzestnego. Dzisiaj zabieram Was na Sycylię, a tam opowiem Wam o wydanej nakładem wydawnictwa Muza książce Mafia nie daje czasu, która ma dzisiaj swoją premierę i która jest spowiedzią Gaspare Mutolo, czyli byłego członka sycylijskiej mafii. Gaspare Mutolo ma na sumieniu życie ponad 20 osób, a mimo tego czuje się wolnym człowiekiem. Jako zwyczajni zjadacze chleba chyba nie jesteśmy w stanie sobie tego wyobrazić, bo przypuszczam, że jeżeli mielibyśmy na sumieniu przynajmniej jedną osobę, to nasze życie zamieniłoby się w prawdziwe piekło. Książka Mafia nie daje czasu, tak jak powiedziałam już wcześniej, jest spowiedzią byłego mafiozo, która zrobiła na mnie, powiem Wam, dość duże wrażenie, przede wszystkim ze względu na światopogląd prezentowany przez pana Mutolo, który mimo najszczerszych moich chęci nie może pomieścić mi się w głowie. Gaspare Mutolo zdecydował się na współpracę z władzami i dzięki programowi ochrony świadków koronnych rozpoczął nowe życie razem ze swoją rodziną. Udało mu się coś jeszcze, coś co zazwyczaj się nie udaje, a mianowicie uniknął zemsty mafii, mimo tego, że jego zeznania doprowadziły do wielu aresztowań, procesów, a także odkryły wiele powiązań pomiędzy mafią a światem polityki. W książce pada sporo nazwisk, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany tematem, to myślę, że nie będzie rozczarowany, natomiast muszę się Wam szczerze przyznać, że ja kojarzyłam tylko jedno nazwisko – Berlusconiego. Dzięki słowom padającym z ust Gaspare Mutolo, czytelnik ma szansę bliższego poznania sycylijskiej mafii, czyli panujących w niej zasad, jej struktury, zwyczajów, a także, a może raczej przede wszystkim, światopoglądu jej byłego członka, który mówi też o swojej rodzinie, więc w tej książce znajdziemy nie tylko takie typowe informacje dotyczące mafii, ale również taką właśnie prywatną sferę tego mafiozo. Gaspare Mutolo odszedł z mafii już jakiś czas temu, dlatego jego wspomnienia obejmują głównie okres drugiej połowy XX wieku, a więc nie ukrywajmy, okres dość sporych przemian, jeżeli chodzi o mafię. Wtedy w zapomnienie stopniowo odchodzili już ci kulturalni mafiozi w garniturach, kierujący się określonym kodeksem postępowania i na ich miejsce wkraczały zupełnie inne osoby, więc myślę, że to też jest interesujące. Mam nadzieję, że udało mi się zainteresować Was książką Mafia nie daje czasu, szczególnie jeżeli interesujecie się mafią, jeżeli interesujecie się takimi wspomnieniami ludzi związanych z tym światem. Zapraszam Was do oglądania moich kolejnych filmików. Wkrótce czekają Was nowe recenzje, więc mam nadzieję, że każdy znajdzie coś dla siebie. Do zobaczenia już wkrótce. Aha, jeszcze ktoś ostatnio zadał mi pytanie, czy będę na tegorocznych targach książki w Krakowie. Otóż teraz ogłaszam wszem i wobec, oczywiście, że będę, nie wiem czy przez wszystkie 4 dni, ale na pewno będę tam w piątek, w sobotę i w niedzielę, dlatego mam nadzieję, że będziemy mieli okazję się spotkać.